ale Krychu gotuje. Dziś pokażę Ci 5 przepisów na przetwory z agrestu. Nim jednak zaczniemy, kilka słów o agreście. Agres, podobnie jak porzeczka, należy do rodzaju porzeczka, łacińskie ribes, z rodziny skalnicowatych. Mają bardzo duże znaczenie ogrodnicze niż nieliczne gatunki uprawiane jako krzewy ozdobne. Rodzaj ten obejmuje około 150 gatunków. Przykłady: agrest, porzeczka krwista, porzeczka agrest, porzeczka czarna, porzeczka czerwona i biała. Stronny krzew jagodowy o niewielkim zapotrzebowaniu miejsca w ogrodzie. Stanowisko: głęboka gleba gliniasta, także piaszczysta. Zapotrzebowanie miejsca: 1,8 do 2,5 m kwadratowego na krzew. Wysokość: od 80 cm do 1,2 m. Okres kwitnienia: kwiecień. Okres dojrzewania: od początku lipca do końca lipca. Rozmnażanie: sadzonek lub poprzez szczepienie. Agres ogrodowy pochodzi od występującego u nas w lasach dzikiego agrestu Ribesuva crispa. Dlatego jest wystarczająco mrozoodporny, ale potrzebuje więcej wody niż czerwona porzeczka. Ponieważ zbiór jest pracochłonny, roślina ta jest coraz rzadziej spotykana w zakładach produkcji towarowej. To jeszcze jeden powód, by sadzić agrest w ogródku przydomowym. Teraz czas na przepisy kulinarne z agrestu. Pierwszy przepis, jaki chciałbym Ci pokazać, to aromatyczny agrestowy czatny z lawendą. Składniki na 4 słoiczki: 600 g agrestu, 2 cebule, 300 ml octu winnego, 100 ml octu jabłkowego, 4 łyżeczki miodu, 2 łyżeczki suszonych kwiatów lawendy, sól, pieprz, ocet. Owoce agrestu czyścimy z szypułek i myjemy. Cebulę siekamy w drobną kostkę i szklimy. Dodajemy agrest, miód, ocet. Gotujemy co jakiś czas, mieszając przez około 45 minut. W połowie gotowania dodajemy lawendę. Doprawiamy pieprzem i solą. Czatny przykładamy do słoiczku i gotowe. Drugim przepisem, jaki chciałbym Ci pokazać, to jest dżem z agrestu z korzenną nutą. Składniki również na 4 słoiki. Będziesz potrzebował 1 kg agrestu, 500 g cukru, 2 łyżeczki kandyzowanego imbiru, pół cytryny, 2 łyżeczki mielonego kardamonu, 2 łyżeczki cynamonu, 200 ml wody. Przygotowanie. Owoce agrestu czyścimy z szypułek i myjemy. Gotujemy w rondlu, aż zmiękną i zaczną pękać. Agrest przecieramy przez metalowe sito o dużych oczkach. Ewentualnie rozgniatamy tłuczkiem do ziemniaków. Wyciskamy sok z cytryny i kontynuujemy gotowanie. Gdy masa zacznie gęstnieć, wsypujemy cukier, imbir, kardamon i cynamon. Gotujemy na małym ogniu przez kolejne 20-30 minut, nadal mieszając. Gorący dżem przekładamy do wyparzonych słoików, szczelnie zakręcamy. Słoiki gotujemy w wodzie przez 15 minut. Trzeci przepis to galaretka agrestowa. Składniki na 4 słoiki: 1 kg agrestu czerwonego, 200 g czarnej porzeczki, 600 g cukru żelującego 3:1, 700 ml wody. Przygotowanie. Owoce agrestu czyścimy z szypułek i myjemy. Owoce zalewamy wodą i gotujemy przez 15 minut pod przykryciem, aż zmiękną. Przecedzamy przez sito, by cały sok spłynął. Dodajemy cukier i podgrzewamy na małym ogniu, aż się rozpuści. Gorącą galaretkę przelewamy do słoiku. Chłodzimy i gotowe. Czwarty przepis to agres w marynacie. Składniki na 4 słoiki: 1 kg agrestu, 250 ml octu, 400 g cukru, 500 ml wody, 2 ziarenka pieprzu, 3 goździki, laska cynamonu, 1 liść laurowy. Przygotowanie. Owoce agrestu czyścimy z szypułek i myjemy. W garnku zagotowujemy wodę, ocet, cukier i przyprawy. Mieszamy, aż cukier się rozpuści. Zalewamy nią agrest w słoikach. Przetwory pasteryzujemy 20 minut w piekarniku lub wrzącej wodzie. Ostatni przepis to agrestowo-limonkowy kurt. Składniki na 4 słoiczki: 500 g zielonego agrestu, 160 g drobnego cukru, 40 g masła, 5 żółtek, 4 limonki, 100 ml wody. Przygotowanie. Owoce agrestu czyścimy z szypułek i myjemy. Owoce gotujemy w wodzie do miękkości. Miksujemy blenderem, pulpę przecieramy przez sito. Masło zasypujemy cukrem i mieszamy mikserem. Pod koniec dodajemy żółtka. Wyciskamy sok z limonek, łączymy z pulpą agrestową. Pulpę agrestowo-limonkową dodajemy do maślano-jajecznej masy. Mieszamy aż do uzyskania gładkiej konsystencji. Zagotowujemy wodę w garnku, ustawiamy naczynie w garnku tak, by nie dotykało gorącego dna. Dokładnie mieszamy, aż powstanie gęsty krem. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Polecam również inne moje filmy na kanale Krychu Gotuje.
Oczywiście nie zapomnij o subskrypcji i dać łapkę. Do zobaczenia.